Cześć wszystkim! Znowu Porn 7. Dalszy ciąg Tyranii. Tak, tutaj tak nie mówię jak w Pilarcach. Dobra. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze mamy. Wygląda na to, że nie. No dobra, no to... To wchodzimy do środka i rozmawiamy z cenzorką. O! Coś ukrytego. Fajnie. Jemu się to już nie przyda. O, sigil chwytu. Znasz już ten sigil. Okej. Fajnie. No i wchodzimy do środka. Przechodząc obok wełniczka zerka na ciebie i natychmiast kieruje ostrze włóczni w twoją stronę. Cenzorka będzie bardzo zainteresowana twoją obecnością tutaj, stanowicielu. Znajdziesz ją w pobliżu wejścia do księżnicy. Idź już. Dobrze. Dobra. To splądrujmy co możemy. Dobra. Lekkie rękawiczki skórzane. Tak, to jest... Okej, skóra. Okej, odzyskiwanie gotowości, lepsza precyzja, lepsza i obrażenia bez broni. Świetnie. Okej. To ty się w to wyposażysz. Czekaj. Co to dało? Precyzję lepszą. Okej. Precyzja 12%. Tak, chyba ona ma najlepszą precyzją ze wszystkich postaci obecnie. Blotka. Kto jest Blotka? Widać, że... szkarłatny chór zrekrutował zwierzców do siebie. Wcześniej nie widziałem w ich szeregach zwierzców. Więc to jest chyba coś, co się chyba niedawno wydarzyło. Okej. Blotka. Czy się nie obrażasz, jak z tobą porozmawiam? Idź sobie. Okej. Jak tam walisz? Więc tutaj mamy troszkę zapasów. Dobra, to jest cenzorka. Zanim z nią pogadamy i my... O! Jelena! Co my tu mamy? Okej, dobra. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Pogadajmy może najpierw z Jeleną. O ile się nikt inny nie obrazi za to. To jest jakieś... Dziwna bariera. Przejście zagrodzone z magicznym polem. Nie wiadomo, jak je usunąć. Okej. I co? Pocało się zdradzać swoich? Wycieńczona i słaba wojowniczka zgarzonych ciężko opiera się na linie. Jej ubrania wskazują na to, że należy do zaprzysiężonych. Stanowicielu, nie jesteś wrogiem zgarzonych. Moje życie jest bezwartościowe, ale może będziesz w stanie pomóc moim braciom i siostrom. Proszę cię, co ci się stało? Przybyłam tu z oddziałem zwiadowców zaprzysiężonych. Naszym przywódcą był Marik. Mieliśmy znaleźć ciche archiwum. Kiedy zobaczyliśmy, że to miejsce roi się od szkarłatnego chóru, postanowiliśmy zniszczyć archiwum, żeby nie wpadło w niepowołane ręce. Przekradałam się po powierzchni, a pozostali członkowie mojego oddziału weszli w głąb biblioteki. Godziny mijały, a mnie w końcu podwinęła się noga. Ktoś mnie zauważył. Był to mężczyzna, którego nazywają Szeptem i który od tamtej chwili stał się moim prześladowcą. Wiedział, że zaprzysiężeni mogą wyczuwać obecność swoich towarzyszy. Dzięki temu w bitwie stanowimy potężną siłę, ale jeśli ktoś z nas zostanie złapany, to zaleta zamienia się w poważną wadę. Każda wada jest poważna, ci głupcy, a wszyscy muszą przekonać się na własnej skórze. Ciężko mi to przyznać, ale w końcu mnie złamali. Chórzyści hełpią się różnymi rzeczami, ale jedno trzeba im przyznać. Są bardzo przekonujący. Mimo to fakty, które im podałam,
przeplatane były kłamstwami. Założę się, że chór zajmie się teraz poszukiwaniami i dzięki temu zaprzysiężeni zyskają trochę czasu na ucieczkę. W obozie mówi się, że Marikowi udało się uciec, ale nie wiem, czy innym też. Jak mogę pomóc? O ile wiem, dwoje członków mojego oddziału nadal żyje. Są w płonącej księżnicy, a ich sytuacja jest bardzo ciężka. Nie jestem w stanie się do nich przebić. Jeśli tobie się, by się to udało, Marik byłby bardzo wdzięczny, wiedząc, że nie wszystkich żołnierzy z jego oddziału spotkał smutny koniec. Znajdziesz ich w księżnicy. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, gdzie dokładnie się znajdują. Wiem tylko, że są ranni. Bądź ostrożny, stanowiciel. Obawiam się, że to miejsce jest nie jest zbyt stabilne. Marik pragnie twojej śmierci. To logiczne, że Marik pragnie mojej śmierci. Próbowałem pomóc mojego oddziałowi, ale działając zdradziłam ich. Kiedy to wszystko się skończy, poddam się wyrokowi, jak mi wymierzą. Nie spodziewam się, że ty będziesz wydawał na mnie wyrok. Rozmawiasz teraz ze mną. Nie zasługuję na to. Okej, może uwolnię cię? Nie zasłużyłam na to, ale niech tak będzie. Byłam gotowa na śmierć z ręki cenzorki. W końcu zdradziłam i skazałam na śmierć swój oddział, ale skoro postanowiłeś mnie uwolnić, znajdę sobie jakąś dyskretną kryjówkę i zaczekam, aż odbijesz moich braci. Powodzenia, stanowicielu. Okej. Okay. I zniknęła po prostu. Spoko. Zgodziła się przyjąć osąd Marika, jeżeli uratujesz żołnierzy, których porzuciła. Okej, okay, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślałem, że się szkarłatnie obrażą za to, że ich więźnia uwolniłem, ale wygląda na to, że mają to na razie gdzieś. Okej? Okay. Czy się obrażą teraz? Odłóżcie broń. To stanowiciel od Tunona. Jakaż to zawiła przyjemność powitać cię w moim obozie. Czegoż to sługa Asha szuka w mojej księżnicy? Nie dość ci zdrady Nerata i bratania się z tym despotą? Chcesz zająć się także księżnicą? Jedynym powodem, dla którego kazałam żołnierzom zachować umiar, jest delikatna akcja w ruinach, której nie śmiem zakłócać. Zwiadowcy w naszej małej grze mają co robić. Jednakże nie zawaham się cię zabić, gdyby było to konieczne. Tak więc... Czemu mi nie powiesz, co tutaj robisz? Zobaczymy, co można począć. Przybywam po ciche archiwum, a nie po was. Skąd wiesz o... O, nieważne. Ciche archiwum to sprawa chóru i zajmiemy się nią na swój sposób. Nie wejdziesz do płonącej księżniczycy, póki tu jestem. Masz szansę odejść w jednym kawałku. Radzę skorzystać. Chociaż bardzo cieszy mnie twoje towarzystwo, potrzebuję wszystkich ludzi do przeszukania księżnicy. Czy możesz uczynić mi ten zaszczyt i zniknąć, bym mogła się skupić na ważniejszych sprawach? Przybywam przeszukać księżnicę. Przepuśćcie mnie. Absolutnie nie. Księżnica jest zbyt ważna, by wpuścić kogoś takiego jak ty. Nie mam czasu na dalszą dyskusję. Możesz odejść. Jeżeli wejdziesz w głąb mojego obozu, pozbędziemy się ciebie inaczej. Dobra, odejdę. Czy możemy tutaj coś zrobić? Chyba nie. Gadajmy jeszcze raz z Boltoką. Nie. Okej, nic więcej tu się nie da zrobić. Więc chyba po prostu ich pozabijamy. Okej. Okay. Zwierzyca, krwiopiewca, jest cenzorka. Cenzorka ma bardzo duże parowanie. Ale ma małą odporność magiczną. Okej. Okay. No cóż, no to... Żołnierz Hordy, Szkarłatna Furia. Takie Szkarłatne Furie nie są już aż tacy silni. Krwiopiewca chyba tutaj największe zagrożenie stanowi.
Ustawmy się jakieś obronne pozycje. Okej. Okay. No i... bierzemy się do dzieła. Zastanawiam się, siedzisz w obozie tylko po to, by mnie dręczyć, czy faktycznie chcesz, czegoś chcesz? Powiedz mi o zgardzonych w okolicy. Jak dotąd nie udało mi się znacząco nam zaszkodzić, nie przejmuj się nimi. Pewien upierdliwy zwiadowca Marik robił nam, moim oddziałom, trochę kłopotów, próbując wejść do księżnicy. Niemal przy tym zginął, więc pewnie nieprędko znów się pokaże. Marik przybył z grupą zaprzysiężonych. Dał nam się schwytać jedną z nich, nielaką Jelenę. Paskudny szept spędził sporo czasu namawiając ją do szczerości, więc podała nam miejsce w pobytu swoich kolegów. Niestety Marik uciekł, ale niewiele brakowało. Opowiedz mi o schwytanej zgardzonej Jelenie. Póki co utrzymujemy ją przy życiu. Nie jest to typowe podejście chóru, ale mamy dobre powody. Potrafi wywężyć swoich towarzyszy dzięki więzi przysięgi, więc ostrzeże nas, jeżeli zbliżą się do obozu. A jeśli nie, to ją zabijemy. Dobra, nie pozostawiasz mi wyboru. Nie mam czasu na te pierdoły, są lepsze chwile na przelewanie krwi, a ja muszę nadzorować naszą operację. Jesteśmy atakowani, zabijcie stanowiciela. Chcielibyście, choćbyście mieli się na niego rzucać. Typowe. Okej, dobra. To jest dwóch żołnierzy. Więc ty się nimi zajmiesz od razu. Barik, podejdź tutaj. Okej. Tutaj to anuluj. Się upewnić, że na pewno dobrze to rzucasz. Okej. Jest szkarłatna furia. Jest krwiopiewca. Ma bardzo małą obronę woli. Więc myślę, że powinno nam się udać go... Tak, musimy się trochę przesunąć. O tak. Dobra, jeszcze trochę. O, odstąpienie? Co się stało? Odrzuciliście? Przerażenie. Okej, wszystkich przeraziło. Fajnie. Okej, niedobrze, niedobrze. Dobra, muszę pilnować tego przerażenia. Dobra. Podejdź tu, Barik, uratuj dupę Lantry'ego. Teraz Lantry jest przerażony? Tak, świetnie. To możemy ich też przerazić. Spróbujmy przynajmniej. Dobra. Zrodka się zajmie tymi szybko. Okej. Dobra, użyj tego. Świetnie, dobra, tego się udało przerazić. W takim razie może zajmie się nim. Okej, ty spróbuj go ogłuszyć. Okej. Świetnie. No to teraz po kolei jedziemy. Okej, dobra. Lantry dalej jest w ciężkim stanie. Rzućmy na niego tarczę. Okej. Świetnie. Dobra, teraz ty... Może zajmij się tym gościem. No właśnie, zapomniałam o wybuchu. Puf. Świetnie, paraliż. O to nam chodziło. A ty? Co masz? Nie wiem, ale coś złego. No, dobra. Teraz ogień. Świetnie.
ukierunkowana siła. Dobra, coś jeszcze... Nie, wykończmy go ogniem. Świetnie. Dobra. Lodowy kolec i będzie po sprawie. Dobra. Lantry otrzymał... O, tylko jedną. Tylko jedną ranę. Więc myślałem, że to gorzej się dla niego skończy. Okej. Dobra. Scyzorka niestety na razie uciekła. Ale to nie pozostanie na długo. Dobra, musimy jeszcze pozabijać resztę chórzystów tutaj. W sumie nie musimy, ale czemu by nie? Okej. Dobra, możemy ją ładnie oszołomić na początek walki, co? Czy ogłuszyć? Ty ją możesz oszołomić. O! Oparła się o ogłuszeniu. Ładnie. Nie widziałem jeszcze tej animacji, ale okej, spoko. Dobra. To jest kolejna wojowniczka. Okej. Kula ognia ładna. Okej. Czekajmy może trochę na cooldowny. Mogłyby poza walką troszkę szybciej się odnawiać. Byłoby miłe. Okej. No dobra. Zajmijmy się tą grupą. Dobra. Kolej tutaj. To już przyda się większe odnowienie. Okej, okay, tutaj możemy im ogień wszystkim zapuścić. Okej. Okay. Okej, wzięli się za Lantriego. Niedobrze, możemy ich zagrować. Albo i nie. Okej, okay, w takim razie rzucimy tarczę na Lantriego. A ty rzucisz na siebie wymazanie. Okej. Okay. Możemy ich obojga złapać. Chyba nie do końca. Dobra, to najpierw złapmy tego łucznika. O nie, chyba się nie udało. Okej. Dobra, kula ognia. Okej, nie mamy widoku. Nie mamy chyba pola widzenia na nich. Okej. Mimo to jakoś możemy go atakować. Okej. Okay. Lantry, ty się uzdrów. Okej, okay, czy coś jeszcze chcemy zrobić? Nie, może pomóżmy w takim razie ubić tego gościa. Okej, okay, i teraz będzie lepiej. Okej. Okay. Spróbuj ich powalić. Ty użyjesz wybuchu. Ładnie. Ukierunkowana siła.
Jak ktoś jeszcze dostał jakieś zranienie, Lantry dostał drugie. Okej. Okay. Hełm Szkarłatnej Furii. Okej, okay, to będzie upgrade. I jakiś łuk. Dobra, wszystko lepsze. Odbicie, odzyskiwanie i plus 6 do celności. No, ładnie. Dobra. Ty chcesz ten hełm? Tak. Okej. Okay. Ile ty już masz celności, co? Widzę tu gdzieś? Tak, celność 125. Bardzo, bardzo ładnie, muszę powiedzieć. Dobra. Zgarnijmy jeszcze tamtą grupę. Przed wejściem do księżnicy odpoczniemy sobie. Ponieważ jest tutaj jeden zestaw obozowy, którego pewnie i tak nie zużyjemy, jeżeli teraz nie odpoczniemy. Okej. Okej, jesteśmy. Odnowienie rzucamy. Okej, okay, czy to jest przeciwko wola? Spróbujmy go sparaliżować na samym początku. Okej. Okay. Lantry, ty spróbuj ich może powalić. Okej, okay, oślepienie, zamęt, świetnie. Okej, okay, dobra, musimy jeszcze troszkę poczekać na wybuch. W międzyczasie możemy kulę ognia rzucić. Okej. Okay. Jeszcze tu. Może tak rzuć ten ogień. Załapiesz obu. Ładnie. Okej, okay, krwotok na nas jakiś brzydki zarzucili. Okej, okay, dobra. Spróbujmy oszołomić tego gościa. Ty, zwrotka, możesz się nim zająć. Okej, to się chyba nie udało. Możemy go zamienić? Kamień. Okej. Siła dla... Lantry. Użyj wymazania. Okej, świetnie, petryfikacja. Tak, to świetnie wchodzi na magów. Okej, właśnie. Ta zdolność, której miałem częściej używać. Okej. Poczekamy chwilkę, aż mu petryfikacja minie. A nie minie prędko. Mamy tą runę zwiększenia czasu działania. Okej, siła dla zwrotki. Okej, że wykończmy tego gościa. Puf, ładnie. Okej. Okay. Folland. Czy teraz chcesz z nami porozmawiać? O, to jest mędrzec. Okej, okay, nie zauważyłem. Miał takie czerwone szaty. Widać, że mędrzec wiele wycierpiał z rąk swoich oprawców. Jego nogi pokryte są oparzeniami, a ramiona zwisają nienaturalnie powykręcane. Dziękuję ci. Nie mogę uwierzyć, że ci szuprawcy w końcu nie żyją. Niech gniją przez wieczność. Powiedziałbym ci więcej, ale muszę wziąć nogi za pas, zanim wróci tu patrol. Skoro o tym mowa, ty też pewnie nie chciałbyś dać się złapać, prawda? Jeśli naprawdę chcesz stawić czoło szkarłatnego muchurowi, powinieneś rozmawiać z Renatą, naszą przywódczynią. Twój cel jest jej bliski. Znajdziesz ją w ruinach wioski o nazwie Kukła. Jest tam obóz, w którym mieszkają również inni członkowie naszej gildii. Okej. Okay. Żegnaj. Dziękuję ci raz jeszcze. Na mnie już czas, uważaj na siebie. Chórzyści są szaleni i niezorganizowani, ale to właśnie stanowi o ich sile. Nie pozwól, żeby zyskali na tą przewagę. Okej. Okay. Nie mam żadnego celu w zabijaniu mędrców. Raport szkarłatnego chóru.
Krawędzie raportu są nadpalone, a słowa pozacierane. Z ledwo widocznych bazgrowów udaje się odczytać nazwy rozmaitych narzędzi tortur i osób, które, wobec których je stosowano. Każdy wpis jest opatrzony porą i rokiem. Zwracasz uwagę, że im bliżej początku dokumentu, tym więcej nazwisk z północy, a wypisane lata znacznie wyprzedzają podbój teraz. Okej, ciekawe. Paskudny szept torturował wzgardzonych przed wybuchem wojny domowej. Ciekawe. Okej. Okej, Lantry gdzieś po drodze zdobył trzecią ranę. Tym lepszy dowód, że... lepszy powód, żeby odpocząć. Dobra. Ciach. I ładujemy się do środka. Szkoda, że dalej żałuję tego, jak to w wiosce wyszło z Renatu, ale co innego mogłem zrobić. Okej, ta cała lokacja wygląda bardzo niestabilnie. To są symbole w większości żywiołów. Tak, paru z nich nam jeszcze brakuje. Przecież zagrodzony jest magicznym polem, nie wiadomo jak je usunąć. Tak to jest, kiedy mistrzowie magii ochronnej przez setki lat wymieniają się spostrzeżeniami. Zwykłe drzwi i nudne zamki stają się niemodne. Miałem nadzieję, że edykt ognia przysłuży się nam i wypali wszystkie te bariery, ale mamy pecha. Istotnie sekwencja znosząca bariery... Istnieje sekwencja znosząca bariery, ale jak nakazuje zwyczaj paranoja, mędrcy codziennie używają innej. No i można przypuszczać, że tego... Kto je ustawił, już dawno tu nie ma. Pewnie nie żyje. Musimy poszukać czegoś, co nam pomoże. Mędrcy zużyli wiele sił, aby ukryć się za murami. Nie mogę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. No i dobra. O, tutaj coś jest. Spiżowy sztylet do rzucania. Lantry. Się chyba przyda. Spiżowy sztylet oraz dwie sztabki. Znaczy sztabka i coś, jakieś zapasy. Dobra, lantry. Tak, to by mu dało dużo zwiększone obrażenia, ale zmniejszyłoby kontrolę życia o 10. No cóż, trudno. Tak, on ma dużo, myślę, kontroli życia, więc... pióro Lantry'ego. Dobra. Zostawmy pióro jednak na wszelki wypadek. Okej. Ten spiżowy sztylet jest gorszy. Tak. Więc się... Więc nim nic nie będziemy robić. Okej. Tylko zmień broń. No reason to tarry. Okej, jacyś chórzyści. Czemu to jest pusta beczka? Edykt Kyrosa zamienił posadzkę w jezioro roztopionej lawy. Gdyby mędrcy mieli więcej czasu, coś tam. Prawie nie poznałem... Lantry nagle wskazuje... Nagle przystaje i rozgląda się wytrzeszczonymi oczami. Prawie nie poznałem, wskazuje południowo-wschodnią część sali. Tutaj wytwarzano pergamin. Były to ogromne ramy, na których suszyły się dziesiątki rozciągniętych skór. Obrzydliwe jest to z koziej sierści. Kadzie z przetapianym łojem. Praca szła pełną parą. A śmierdziało tu, jakby chora świnia wypróżniała się na płonącą kozę. Tego mi nie brakuje. Okej, gdyby mędrcowie mieli więcej czasu na przygotowania, mogliby uratować większą część księżnicy. Tak, wystarczyło im to ostrzeżenie, które my im daliśmy.
Okej. Tutaj mamy jakieś rzeczy. Kiedy podchodzisz do ciał na końcu korytarza, mędrzec wydaje się z siebie cichy pisk przerażenia i przewraca się, udając martwego. Dałem się przekonać, oba te ciała leżą bez życia. Nie byłem pewien, czy to zadziała, a właśnie byłem absolutnie pewien, że nie. Ale skąd miałem wiedzieć, że to nie jedna z tych band, są wszędzie. Chowam się tu i ówcie, odkąd edykt spustoszył okolicę. Ostrożności nigdy za wiele. Jesteś stanowicielem? Nie wierzę, że w Cytadeli Pergaminu jest stanowiciel. Ty obwieściłeś ten edykt. Wiesz, dzięki twojemu ostrzeżeniu zdążyliśmy rzucić zaklęcie, żeby zakonserwować Cytadelę, nim edykt ją zniszczył. Nie wiem, czy ktoś ci już za to dziękował, ale nasz plan nie wypalił. Nie powstrzymał edyktu, tylko zatrzymał wszystko w miejscu, kiedy to już było zniszczone. Konserwacja to konserwacja. I tak nie będzie tego z tego pożytku, bo roi się to od szkarłatnego chóru. Widziałeś, ilu tych zbirów się zbiegło? Jak zobaczyłem wchodzącą, wiedziałem już długo, że nie będę mógł się ukrywać. Musiałem wejść do środka i powstrzymać innych przed wchodzeniem, więc aktywowałem barierę przy drzwiach. Okej? Okay. Kogo zyskałem przychylność? Nie wiem. Dobra. Fascynujące. I wtedy nagle wyskoczyły ci rany. To nie wyjaśnia, dlaczego umierasz. Przyszedłem tu z zamiarem zniszczenia fragmentu kodu, żeby nikt nie mógł przejść. Ale ten tu musiał mnie śledzić. Zaatakował mnie i powiedział, że mnie zabije, jeśli mu nie powiem, jak przejść. Śmieje się i znów krzywi się z bólu. Sam widzisz, jak mu poszło. Proszę, stanowicielu, musisz ochronić Cytadelę przed szkarłatnym chórem. Nie pozwól mu jej zniszczyć. Dzięki temu fragmentowi kodu przejdziesz przez pierwszą barierę. Znajdź pozostałe i nie oddaj ich w łapy tych potworów. Nie mogą dotrzeć do naszych tajemnic. Pozwól mi opatrzyć te rany. Nie trzeba. Wiem, że nie zostało mi wiele czasu. Nie przejmuj się jednym mędrcem, kiedy jest tak wiele do ocalenia. Tylko chroń Cytadelę, proszę. Wydaje z siebie cichy jęk, po czym pada martwy u twoich stóp. Okej. Okay. Ciekawe, czy mu chodziło o ochronienie Cytadeli, czy ochronienie jej zawartości. Bo wiecie, my musimy tylko zniszczyć zawartość. Cytadela rzeczywiście może przetrwać. Ale chyba pewnie mu nie o to chodziło. Okej, okay, dobra. W dalszych odcinkach zwiedzamy dalej Cytadelę. Chyba tutaj będzie troszkę sporo do zrobienia. Więc będzie ciekawie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!